Niemiecki czas perfekt. Na tym wykładzie skupimy się właśnie na tym czasie przeszłym w języku niemieckim. Jak pewnie większość z Was wie, w języku niemieckim mamy trzy czasy przeszłe. Mamy właśnie perfekt, który jest, wydaje mi się, najbardziej popularny, przynajmniej w mowie potocznej. Później mamy imperfekt oraz tak zwany czas zaprzeszły, czyli plusquamperfekt. Czas perfekt jest czasem trudnym dla osób polskojęzycznych, ponieważ takiego czasu, odpowiednika czasu niemieckiego perfekt albo angielskiego present perfect nie ma w języku polskim. Jest to coś specyficznego i po prostu musimy się tego nauczyć. Niemiecki czas perfekt, jeżeli chodzi o budowę, jest bardzo zbliżony do budowy angielskiego czasu present perfect. Ok, zaczynamy. Mamy takie zdanie. Robię swoje zadanie domowe. Chciałbym to zdanie przetłumaczyć na język niemiecki. Oczywiście to zdanie jest napisane w jakim czasie? No jasne, jest to zdanie napisane w czasie teraźniejszym. Robię, tak? Mamy tutaj robię. No a ktoś może z Was powiedzieć, dlaczego mówię tutaj o czasie teraźniejszym. No otóż chciałbym zrobić taką małą powtóreczkę i zaraz po tej powtórce przejdziemy do budowy właśnie czasu perfekt. Ok, robię swoje zadanie domowe. Swoje zadanie domowe, czyli moje zadanie domowe, to jest meine Hausaufgabe, a robię to pochodzi od czasownika oczywiście machen, no i musimy to odmienić przez osobę, to będzie ja robię, tak, ja robię, to będzie ich mache meine Hausaufgabe. W jaki sposób odmieniają się czasowniki niemieckie w czasie teraźniejszym? Zobaczycie, możecie to sobie obejrzeć na innym moim filmie, na którym właśnie tłumaczę, jak można odmienić każdy regularny czasownik w języku niemieckim w czasie teraźniejszym. Zachęcam do sięgnięcia po ten materiał filmowy. No dobrze, a teraz to zdanie, robię swoje zadanie domowe, przekształcimy na czas teraźniejszy, na czas przeszły. Zrobiłem swoje zadanie domowe. No właśnie, mamy to czas przeszły, tutaj jest tak, tutaj mamy czas przeszły. No i teraz w jaki sposób stworzymy zdanie w języku niemieckim? Dokładnie tak samo jak w języku angielskim, z jedną tylko małą różnicą. Pamiętacie, jak to było w języku angielskim? Trzeba było tam stworzyć tak zwany imiesłów bierny, który w języku angielskim nazywał się jak past participle. W języku niemieckim ten imiesłów bierny nosi nazwę Partizip. Jak budujemy zatem ten imiesłów bierny? Otóż bierzemy czasownik w formie podstawowej, czyli bezokolicznik. Jest to czasownik machen, tak? Machen. No i co dalej? Charakterystyczną cechą bezokoliczników niemieckich jest końcówka en. A możecie mi powiedzieć, jaką charakterystyczną cechą, jaka charakterystyczna cecha występuje wśród polskich bezokoliczników? Oczywiście końcówka ci, tak? Pisać, śpiewać, tańczyć, tak? To jest właśnie charakterystyczna rzecz. No i co teraz robimy? Musimy z tego bezokolicznika usunąć końcówkę. Wyrzucamy ją i otrzymujemy temat, który tutaj w tym przypadku brzmi mach. No i co teraz robimy? W języku angielskim pamiętamy, że jeżeli mamy do czynienia z czasownikiem regularnym, dodajemy do niego końcówkę ed. Tak? Natomiast w języku niemieckim co robimy? Dodajemy przedrostek ge i to wszystko? Nie. Dodajemy jeszcze końcówkę te. I w ten oto sposób stworzyliśmy ten Partizip, czyli imiesłów bierny, który czytamy gemacht. Tak, gemacht. W ten oto sposób tworzy, to jest wzorzec dla tworzenia imiesłowów biernych w języku niemieckim dla czasowników regularnych. No okej, mamy teraz gemacht, ale pamiętamy, że w czasie present perfect w języku angielskim potrzebowaliśmy jeszcze czasownika posiłkowego, którym w języku angielskim był czasownik to have, tak? A w języku niemieckim tym czasownikiem posiłkowym jest czasownik haben. No, jest jeszcze jeden czasownik, muszę wam powiedzieć, w języku niemieckim. W języku niemieckim mamy dwa czasowniki posiłkowe, albo haben, albo sein, o którym za chwileczkę coś więcej powiem. Każdy czasownik ma przypisany do siebie właśnie jeden z tych czasowników posiłkowych. Tak? Gemacht, akurat czasownik machen, jest związany tylko w perfekcie z czasownikiem haben. Więc ten czasownik haben odmieniamy przez osobę w czasie teraźniejszym, dokładnie tak samo jak w języku angielskim, tak? Odmienialiśmy. Zrobiłem swoje zadanie domowe. Jak to było w języku angielskim? Pamiętacie? I have done my homework, prawda? I have, tak? Tak samo w języku niemieckim będzie. Z tą tylko różnicą, że gemacht, czyli imię bierny, znajdzie się na końcu zdania, tak? O właśnie. Tu będzie osoba, tu będzie odmieniona forma czasownika haben w czasie teraźniejszym, reszta zdania i na końcu będzie imię bierny. W ten oto sposób wygląda to zdanie w języku niemieckim. Ich habe meine Hausaufgabe gemacht. Tak? Natomiast w języku angielskim mamy to w ten sposób, że I have done my homework. Tak? To done, czyli ten imię bierny, występuje zaraz po czasowniku tutaj tym posiłkowym, tak? To have. Wiele osób robi błąd, pisząc w języku niemieckim w ten sposób. Ich habe gemacht meine Hausaufgabe, co jest właściwie tłumaczeniem dosłownym angielskiego zdania I have done my homework. To zdanie jest nieprawidłowe. To jest źle. Dlaczego? Ponieważ ten imiesłów bierny, gemacht, czyli angielskie done, powinno znajdować się na końcu zdania. I właśnie w ten sposób wygląda to zdanie poprawnie. Ich habe meine Hausaufgabe gemacht. Musimy to po prostu jako Polacy sobie to przyswoić. I to jest ta różnica pomiędzy niemieckim perfektem a angielskim. Ok, idźmy dalej. Mamy zdanie, mój brat wędruje po górach. I znowu mamy zdanie w czasie teraźniejszym. Mój brat to będzie mein Bruder, wędruje po górach, będzie im Gebirge, a wędrować jest jak? Oczywiście wandern, tak? Jest to też czasownik regularny. No okej, odmieniamy mein Bruder wandert im Gebirge. Tak, tu jest końcówka T, charakterystyczna dla trzeciej osoby liczby pojedynczej, ponieważ mein Bruder to jest er, czyli to jest on, tak? Dlatego er, trzecia osoba liczby pojedynczej, otrzymuje w czasie teraźniejszym końcówkę T. Dlatego mamy wandert im Gebirge. Ok, zostawiamy teraz na boku czas teraźniejszy i przekształcamy teraz to zdanie zapisane w czasie teraźniejszym na czas przeszły. Mój brat wędrował po górach. No i teraz chciałbym to zdanie przetłumaczyć na język niemiecki w czasie perfekt. Czyli pamiętamy, jak robiliśmy to w przypadku czasownika machen, tak? Mieliśmy machen, tak? Co potem robiliśmy? Odrzucaliśmy końcówkę, tak? W tym przypadku nie ma n, tylko jest n samo, więc to n odrzucamy, otrzymujemy wanda i do tego dodajemy co? Przedrostek ge i końcówkę T. Otrzymujemy imię bierny, który się nazywa gewandert w tym przypadku. I teraz pytanie, czy gewandert będzie się łączyło z haben? Nie. Będzie się łączyło z sein. Ale dlaczego? Jest taka niepisana reguła, chociaż ja bym ją nie nazwał regułą, chociaż wiele osób się nią posługuje. Mówi ona w ten sposób, że czasowniki związane z ruchem, a wędrować jest no, niewątpliwie związane z ruchem, pływać, biegać, co jeszcze, chodzić, jeździć. Wszystkie czasowniki związane z ruchem łączą się z czasownikiem sein w perfekcie. Natomiast cała reszta łączy się z haben. Ale ja radzę każdemu z was jednak sprawdzać, z jakim czasownikiem posiłkowym łączy się czasownik dany, tak? W słowniczku. czy w podręczniku, z którego się uczycie języka angielskiego, albo w słowniku, albo w internecie. Sprawdzajcie to, ponieważ nie może ten czasownik gewandert, tak, ten imiesłów bierny, łączyć się z haben. On się nie łączy z haben, tylko z sein. Ok, no i tutaj mamy oczywiście ta forma sein jest oddzielona dopełnieniem od imiesłowu biernego i zdanie to w języku niemieckim wygląda następująco. Mein Bruder ist im Gebirge gewandert. Tak? No i znowu w ten sposób najczęściej tłumaczone są takie zdania. Tłumacząc dosłownie, mein Bruder ist gewandert im Gebirge, czyli mój brat wędrował w górach. To jest zdanie źle przetłumaczone, źle sformułowane, ponieważ gewandert powinno znajdować się na końcu zdania. Mein Bruder ist im Gebirge gewandert. No dobrze, to omówiliśmy sobie teraz tworzenie czasu perfekt, jeżeli chodzi o czasowniki posiłkowe sein i haben, jeżeli chodzi o czasowniki regularne, ale oczywiście w języku niemieckim jest bardzo dużo czasowników nieregularnych. No to jak takie zdania się tworzy? Jak tworzymy wówczas imiesłów bierny dla czasowników nieregularnych? A jak to było w przypadku czasowników nieregularnych w języku angielskim? Oczywiście trzeba się posłużyć tabelką, tak? W pierwszej kolumnie mamy bezokolicznik, w drugiej kolumnie w języku angielskim mamy formę czasu past simple, czyli czasu przeszłego, no i w trzeciej kolumnie mamy past participle, właśnie imiesłów biernych. Tak samo w języku niemieckim, jest dokładnie tak samo. W słowniczku czy w internecie, w słownikach internetowych przy każdym nieregularnym czasowniku jest podana jego forma dla partizip, czyli dla imiesłowu biernego. Ok, mamy takie zdanie. Wczoraj nie poszedłem do szkoły. I tutaj mamy czasownik iść, chodzić. Tak, to jest czasownik gehen. Jest to czasownik związany z ruchem, więc będzie łączył się w perfekcie z czasownikiem posiłkowym sein. Ale czasownik gehen jest czasownikiem nieregularnym i jego prawidłowa forma imiesłowu biernego brzmi gegangen. Zdanie to w języku niemieckim wygląda w ten to sposób. Gestern bin ich nicht zur Schule gegangen. Gdybyśmy chcieli czasownik gehen, z czasownika gehen stworzyć imiesłów bierny, załóżmy, że jest to czasownik regularny, no to co mamy? Mamy gehen, usuwamy tę końcówkę en, czyli mamy gej, dodajemy do tego przedrostek ge i końcówkę t, otrzymujemy gegeit, tak? No ale niestety w języku niemieckim jest to nieprawidłowe i natomiast forma gramatycznie poprawna brzmi gegangen. To niestety musimy się tego nauczyć. Jeszcze nie kupiłem tej książki. Tutaj mamy czasownik kupować, kupić. To jest czasownik kaufen. Kaufen jest czasownikiem regularnym. Tak więc w przypadku czasownika kaufen nie ma tutaj ruchu takiego, nie ma zmiany pozycji, nie ma przemieszczania się. Dlatego łączy się on z haben. Jak tworzymy partizip, czyli imiesłów bierny od czasownika kaufen? Gekauft, oczywiście. Jak to zdanie będzie wyglądało w języku niemieckim? W ten oto sposób. Dieses Buch habe ich noch nicht gekauft. Tak? Tej książki jeszcze nie kupiłem. Ok, kolejne zdanie. W weekend pojechaliśmy do dziadków. Tutaj mamy jechać. Tutaj mieliśmy iść, chodzić. Było gehen, czasownik związany z ruchem, więc czasownikiem posiłkowym będzie sein. I w tym przypadku będzie tak samo. Tak? Tu mamy czasownik fahren, czyli jeździć, jechać. Jest to zmiana tak, położenia, czyli przemieszczenia. Jest to przemieszczenie się. I będzie tutaj też występował czasownik posiłkowy sein. Jak to zdanie będzie wyglądało w języku niemieckim? W ten oto sposób. Am Wochenende sind wir zu den Großeltern gefahren. No i widzimy, że forma imiesłowu biernego od czasownika fahren brzmi gefahren, a nie gefahrt. Tak? Mówi to nam o tym, że jest to czasownik nieregularny. Jeżeli sobie otworzycie słownik w języku niemieckim na czasowniku fahren, to waszym oczom ukaże się właśnie forma imiesłowu biernego w postaci gefahren. To tyle z mojej strony. Dziękuję za uwagę. Zachęcam do zapoznania się z innymi moimi filmikami, na których prezentuję wam inne zagadnienia, czy to z języka niemieckiego, czy z języka angielskiego. Zachęcam do zapoznania się z tymi filmami, o których wspomniałem w tej prezentacji, czyli do sięgnięcia po film, w którym omawiam kwestię związaną z odmianą czasowników w czasie teraźniejszym. Zachęcam też do zapoznania się z dwoma filmami, na których prezentuję odmianę czasownika sein i czasownika haben. Tak? Znajdziecie je, jeżeli w wyszukiwarce wpiszecie hasło odmiana haben oraz odmiana sein. Jeszcze raz dziękuję za uwagę i do zobaczenia.